Kaczka, kaczucha, wierzcie mi, zakochacie się w tym przepisie. Zaczynam od nacięcia skóry na dwóch filetach kaczki w drobną kostkę po to, żeby wytopiło się z niej jak najwięcej tłuszczu. I porządnie przyprawiam solą, pieprzem oraz dużą ilością świeżego tymianku. Jeżeli macie czas, włóżcie taką kaczkę na kilka godzin albo nawet na całą noc do lodówki, żeby się zamarynowała. Ale wierzcie mi, nawet kilka minut zrobi robotę. W tym czasie możecie na przykład przygotować sobie składniki na sos, czyli posiekać jedną czerwoną cebulę w piórka oraz obrać kiść winogron z owoców. Patelnię dużą, solidną, z nieprzewierającą powłoką rozgrzewam do średniej temperatury i zaczynam smażyć w stronę skóry. Z kaczki wytopi się dużo tłuszczu i następnie na tym tłuszczu smażę wszystko na złoto-brązowy kolor. W tym czasie jest nawet chwila, żeby odwalić suchara. Kaczka, gdy jest pięknie obsmażona, ląduje na talerzu, żeby sobie doszła i odpoczęła. Ale w tym czasie zabieram się za przygotowanie sosu. Na tłuszczu z kaczki smażę wcześniej pokrojoną cebulę, dorzucam igiełki rozmarynu, wszystko przesmażam przez chwilę, przyprawiając solą oraz pieprzem. Gdy cebula się zeszkli, dorzucam garść winogron. Całość smażę do momentu, aż winogrona zrobią się takie złociste i napęcznieją. Wtedy wszystko podlewam małym kieliszkiem dobrej nalewki, na przykład śliwkowej. Finiszuję octem balsamicznym. Już teraz wystarczy wszystko podgrzać, wymieszać, żeby smaki się połączyły. Kaczuchę najbardziej lubię na kremowym pire, dlatego wykładam je na talerz. Na nim ląduje kaczka, a na górze te piękne winogrona, podsmażona cebulka i niebiański sos. Wierzcie mi, że jak spróbujecie tego dania, sami kaczuszki zatańczycie.